Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Call of Juarez i lecimy sobie dalej z tą rozgryweczką. Chwila, moment. No i lecimy. Teraz chyba jesteśmy przy tym mieście, gdzie tu mają ten... What's going on there? The train. You're fending them off, but a, bo bandyci chcą go wsadzić. Much longer. Have you seen a man on the roof of the train? Get help. Chyba umarł. Dobra, czyli... Tak, tutaj cała ekipa nie dała rady, a my mamy przepędzić sami. Okay. Hey, cabrón. Hoppa, hoppa, hop, hop. Ten mi się schował. Aha, teraz będzie tu ciekawie ogólnie. Dobra, co ja tu mogę wziąć? Wymienię sobie tego rewolwera. Tu też jakiś leży, czy nie? Przydałby mi się jeszcze jeden do wymiany. Dobra, ten był bez rewolwera. Dobra. Saving lecimy. Bo to nie jest teraz lekko, trzeba to zabijać. Zabawne jest to z tym strącaniem czapek. Ci moje fajne rewolwery przynajmniej. Super, rozwaliłem nagrobek. Dlaczego oni tak długo giną? Dobra, cofam to. Trzeba amunicję pozbierać. A, aż mam full. Oho! Teraz mi się przyda ten potek. Ja to nazywam śmiesznie. Tylko jak go wziąć? Dobra, udało się. Ciskamy teraz tu. Chyba będę musiał tędy przejść po prostu. Tak. Trafię mu prawie. Z tym będzie ciężko, bo on jest tam mało widoczny. Ale to... Co to za łatwienia? Okej, autozapis, fajnie. Dobra, życie zregenerowane, trzeba kolejnego save'a zrobić. No tu mnie trochę sklepali. Dałoby się znaleźć teraz jakąś apteczkę. Znaczy apteczkę, żeby to apteczki były. To śmieszne, co jest z życiem. Ma na health potion po prostu. No jest. Myślałem, że nie będzie, bo to wcześniej tyle nasrane było, a teraz gdy faktycznie potrzebuję, to nie widać już. A spalę to. Coś wątpię, żebym dobrze zrobił, ale... Okej, rozwaleni. Tylko znowu życia trochę straciłem.
tu nic oprócz amunicji i tak. O, jeszcze tak, jest jakaś skrzynka. No i kolejny ten śmieszny list. Gończy. O, gdzieś tu ktoś by strzelbał, bo mam naboje. O, gdzie mnie strzela. Wezmę go z tego, bo jest to celniejsze. Dobra, coś się skrzywdziłem tu. O lol! Czego ja straciłem tyle zdrowia? Bo raczej nie w wyniku postrzału. Wow, z takiej odległości go ściągnąłem. To było takie niesamowite. Musimy lecieć dalej. Czy coś tu znajdę? Czy myślę, że znajdę przeciwników? Troszkę blisko podeszli. Albo ja blisko podszedłem. Okej, okay, sprawdzimy jak będzie się teraz nagrywać. Oddaliłem się i podkręciłem mikrofon. Źle to widzę, ale niech będzie. Zawsze to wygodniej się nie garbi jak debil. Znaczy, dobra, złe porównanie, ale w każdym razie się nie garbi niepotrzebnie. Teraz trochę za dużo zdrowia straciłem. Ale to się zaraz tu regeneruje. No i już jest 80. No i elegancko. No to biegnie gusiem tutaj teraz. Ohoho, gdzie ta droga prowadzi? No, wczytało to, idziemy dalej. Jak się teraz droga zablokowała? W sumie nie musiała. Tylko wczytało się mniej niż wcześniej. No i dobra. Gdzie teraz tu gdzieś powinni być za rogiem? Bo tam po lewej bym ich nie chciał. Było ciężko trafić. Tutaj jestem czegoś świadkiem. O, chyba nie miałem tam wyjść. Dobra, tu muszę na autozapis, bo nie miałem szybkiego save'a. Znowu muszę ten filmiczek obejrzeć. Ale to szybko przejdzie i pójdziemy teraz w prawo, to jest droga normalnie. Tak. Dobra, to się pokaże. Ale tam jest. Niech zastrzela. Dobra, chyba się coś nie da. Powinno ich drasnąć przynajmniej. To polecimy tędy. Pobiegniemy raczej. Poleciałem tu przez chwilę, co zginąłem. Wow, z czego on nawala? Okej. No nie, nie idź tam. Oj, było już niebezpiecznie, bo już drugi ziomek mi tam podszedł. Ale szybko go rozwaliłem. Szczęście, nim zdążył mnie rozwalić on. Którędy teraz? Chyba tędy. Aby rewolwer zmienić.
się wyrwało. Te kule nawet nie wiadomo, kiedy te kule były. No serio! Tego gościa tam nie widać jest. Uszkodzony i znowu rewolwery uszkodzone wszędzie. A i zaczyna się. Jeszcze zdrowia mam końcówkę. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Może znajdę to coś. O, jest oczywiście, ale już stracę. Gdzie on jest? W zakichanym pociągu oczywiście. Okej, zdrowie wróciło. Mam tu rewolwer, ale... też uszkodzony. Znaczy już taki zużyty trochę. Oho, mam dwa przegrzane rewolwery. No to świetnie. Się zapowiada. Niby dwa szczylą i będzie koniec. No, jeden poszedł. Jest kapelutek, tylko czy główka jeszcze została trafiona. Chyba została, bo się nie wychyla. Okej, teraz muszę na gwałt dorwać jakiś rewolwer. Nie mówcie, że nie będzie. To jest jakiś kapelutek. Okej, kolejny się zepsuł. Rozleciał wręcz. Dobra, ten się modli, to niech się modli. Na złemu to nie wyjdzie. Mam tu dwa przyzwyczajone rewolwery. I z chęcią je wymienię na sprawny. Elegancko. Szybki zapis. To jest kto? Tego nie mogę. Strzelba! I dużo amunicji do strzelby. Co to za strzelba? Ale bajer. Ja już to lubię. Tylko cokolwiek to jest. Zrobię save'a. Fajnie strzela, tylko szkoda, że oberwałem. Nie ma tu jakiejś tej miksturki? Nie no, spokojnie, zabiję cię, gościu. Ty do mnie nie strzelasz, to ja do ciebie nie. Ale masz tu może jakieś takie potki? Chyba nie. Dobra, wchodzimy bez potki. To tu leżą potki, tylko nie trzeba. Mocna ta strzelba, przyznam. Fajnie ją ładuje. Chyba będę użyło tego. Dlaczego ja wymieniłem na zepsuty? Zrobię tu save'a, bo coś czuję, że za tymi drzwiami zaraz ktoś wyskoczy. No i żeby ma tu gdzieś rewolwer. No i mam dwa sprawne rewolwery, elegancko. O, autozapis, coś tu się będzie działo. Okej. Nie było tak źle. Co tak mało ludzi w tym pociągu? Ktoś tu już ciśnienia nie wytrzymuje.
Czemu nie mogę wziąć więcej amunicji? Przecież bym uniósł. No elegancko. Życie zregenerowane, lecimy dalej. Fajnie. O! A, myślałem, że to przez to szybko spodziewałem. Proszę, ty mędu, co ty robisz? Serio? To było takie beznadziejne. To było takie beznadziejne, że ja nie zdzierżę tego normalnie. Jeszcze gorsze. Serio? Dlaczego ja to robię? Dobra, teraz będzie dobrze. Wow, zdążył mi uderzyć. Teraz jakoś szybciej się odwrócił. Nie podoba mi się ten dźwięk. Właśnie. Co? Tu jest ziomek. Okej, zrobimy taki myk. Tu przebiegnę. Kurczę. Więcej was matka nie miała? Tutaj pasuje to jak ulał. Strzelbo trzeba idealnie trafić. Dziwna strzelba. Ginie powoli. Okej, trochę ich wymiotłem. Nie wiem jakim cudem mi się życie poodnawiało, ale okej. Ale żyję, więc reszta mnie to tam nie obchodzi, ale wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.